Siemanko, z tej strony Shayson i witam was w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj idziemy sobie zrobić kolejną misję. No, terenową, no nie wiem jak to nazwać. Czekajcie, twój samolot ma 304 drag, aha, czyli dobra. Robiłem dragi ogólnie, nagrałem na odcinku, ale stwierdziłem, że na odcinku go nie zrobię, bo widziałem tyle prób i tyle było nieudanych, że mówię masakra, nie? Że jednak dragów zrobię sobie poza odcinkiem, bo to ciężkie jest, to się bardzo skupić. Chyba, że zrobię na odcinku jakiś, nie wiem, speed version, nie? Czekajcie, teraz się to skręcało, bo kiedyś wczoraj grałem GTA dużo. Dobra, pan nagrywa. Ostatnio zacząłem nagrywanie odcinka i... Mam w ogóle Panamerę. Kupiłem sobie, jeden z widzów mi polecił Panamerę. I sobie ją kupiłem w końcu. Także dzięki jemu. Pozdrawiam, nie pamiętam dokładnego nika, ale poleciał mi. Jesteśmy prowincjuszami, ale gwarantuję, że żyje nam się lepiej niż tam. Kasa w rękach, piach w butach, a przed oczami tylko niebo. Witaj w kompanii ryzykantów. Kompania ryzykantów. Brzmi super. Teraz let's go. No, moja Panamera. Chyba to jest Panamera. Zastanawiałem się, kiedy Panamera, no turbo version. Czekałeś na mnie? Pewnie. Nie mogłem się doczekać. Specjalnie sobie ulepszałem poza odcinkiem na maksa chyba. Także nie będzie trudno. Okay. Słuchaj, przyjechałem się ścigać. Wiem, wiem. Ale nie możesz tak po prostu wziąć na siebie kogo chcesz. Muszę się upewnić, że czujniki parkowania wszystkie tu są inać. Dopracowałem tylko te kwadraty tak trochę szpecą. Brzydzą. O kurde, 10 tysięcy biorę. Może mi się uda. Dyfuzory, wszystko fajnie minąć. Jakie bójdy? Patrz już. Wyrywny dzieciak. W ogóle Panamera ma ciekawe ten tył. I z tyłu jest ten spoiler. Sam się wysuwa, w ogóle jest ciekawe zrobione to strasznie. Panie, a mam cicho grę strasznie, bo to jest dobrze, że nie będę krzyczał aż tak mocno na mikrofonu. A wiem, że też czasami krzyczę mocno, bo mi to mama mówi często, że czemu tak krzyczę do mikrofonu. Ja bym szeptem nie mógł mówić, albo normalnym głosem. Ale nie rozumiem tego, że się po prostu człowiek nie słyszy i... No jak się człowiek nie słyszy, to krzyczy głośniej, bo on tak samo stąd się głusi, nie? Jak pogadacie z kimś głuchym, zawsze będzie głośno mówił, bo sam siebie nie słyszy tak dobrze, dlatego musi mówić głośniej, nie? No ale takie rzeczy, tak samo jak ktoś krzyczy do ciebie, to dobrze, że nie krzyczał, ponieważ no, tak działa ludzki organizm, nie? Może kiedyś za hajs dyba jest taki profesjonalny mikrofon, który powiedzmy to ma odsłuch. Powiem szczerze, że ten drift to mogło być więcej, bo to jest taka fajny teren driftów, a driftem się szybciej lepiej wchodzi w zakręt, bo nie trzeba hamować jak mocno, nie? Nie każdy wie o co chodzi, co kto grał w tym kolejnym wyścigowym. O patrz, nie przed teraz wejdę proszę driftem. Nie wytraciłem takiej prędkości, jakbym musiał zwalniać, nie? Szkoda, że system nie zrobiony tak jak w Forzie, tyle punktów zdobędę mu góry, co się mnie nalicza. Dodatkowo się liczy do hajsu, nie? Że tam o, gdzieś tam tych punktów to tyle dolarów, nie? Że tam tych eurogąbek od nich, nie? No szkoda. W ogóle trochę odcinków pominąłem między tym odcinkiem a ostatnim, ponieważ byłem na live'ach. Zablokowali mi odcinek permanentny. Nie mogę w ogóle nic zrobić za bardzo i kurde, 3 godziny materiału poszło. 3 godziny live'a poszło się, no, bawić trochę dużo do rzeczy, no ale dobra. Pyk, Panamera dojechała na miejsce. Bez problemu. Patrzcie, 3 km driftowania, 3,5. 10 tysięcy wpadło na moje konto. No to są dolary, chyba. No tak wygląda jak dolar, nie?
Halo, pana skacze. Ładne felgi w tym Panamerze. No Panamera to jest najczęściej kupowane auto. Ale ogółem nie jest najlepszym autem, no wyposaż. Znaczy, jest najbliższym pojazdem od Porsche. Tak ludzie gadają, nie? Znaczy, Porsche mi się podoba. Smakowa marka. Patrzcie ten spoiler, patrzcie jak się teraz otworzy, patrzcie. O, jak się otworzył. Ja tak jadę i mówię, kurde, customowego nie brałem przecież tego spoilera, go nie widziałem wcześniej, nie? Taki długi wygląd, gdzie się tam mieści, nie? Potem patrzę, on się tak składa w miejscach. O, czas z grupą Wolne Ember to było trochę za duże szaleństwo. Ha, mówisz? Następny wyścig jest przy panelach słonecznych. Będziesz? Wasz panelach? Tak jest. Podziękowaniami od familii. Widzimy się! O kurde, panele słonecznie sprzedali, to nieźle. Dobra, idziemy tam jak najszybciej mogę. Jak tam masz? Dziwny tajem. Holzman, pierwsze wrażenie? Jakoś ujdzie. Co? Mocno się trzyma familii. No wiem, no wiem. Też mnie to zmieni. Jasne, czaj. Cóż, ale uważaj na niego. Tak, będę. Dobra, jedziemy. Jakieś tu strefa driftu. Ja właśnie też się robiłem te strefy driftu i tak dalej, to wszystko. Ale boksuje. W ogóle są tytanowe jakieś wydechy, widziałem. Że montują tytanowe wydechy. O jest, wydechy do tych aut. Aha. Chyba kasacja była. Żeby lepszy był dźwięk. Co to jest? Strefa drift? Co to jest? Nie wiem, no dobra, jedziemy. No taką Panamerą bym sobie pojeździł w realnym życiu. Jakikolwiek Porsche, po prostu to są fajne auta. No w ogóle te nowe mają te LED-owe lampy. Trochę są brzydkie, ale... No tych paneli nie można jednak niszczyć. Myślę, że nie można niszczyć. W Fordzie to można wszystko niszczyć, nie? Jak i dosłownie, tak i ten. W ogóle gra ma za czas 60 klatek, ale tak czasami były spadki, nie wiem. Okej, zmień samochód. O, nie, to są dragi, Boże, co ja zrobiłem, nie to. Mój wyścig jest tam. Boże, problem. Ten wyścig trzeba zrobił. Chyba się, nie wiem, w terenie się Tyler ściga, czy kto? Czy Mac? Mac się ściga w terenie. Mam jakieś nowe szczelinki odblokowane, bo jakieś tam strefy driftu porobiłem. Dobra, jedziemy. Utrzymałem się tyle na... Otrzymałeś się w powietrzu łącznie przez 7 sekund. No, spróbujmy na rejestrację 1000. Teraz robi się ciężko. Nie odpuszczać ekipa. Ładne felgi, nie? Dajesz. Że nie tylko ja mam Panamerę. O kurde. A się kopci z tych, potem smog jest, nie? O kurde. Dobra, mamy ile? 5 km, dobra. Mam nadzieję, że ich wszystkich uprzedzam, nie jestem w sumie w kupie. To się na Facebooku musi pisać, no nie wierzę. Dobra, jedźmy. No dalej, jedziemy. No nie restartuj, gro. Kurde, patrzcie przez... Nie lubię tej gry za te restarty, to jest tak źle zrobione. W Forzie to było lepiej zrobione. Ta gra jest strasznie dopracowana, ale tu nie.
Przez to teraz przegrywam, bo tego żebym pierwszym miejscem, ale nie. Daj mi jakiś system dobry, który będzie na mną. Ja myślałem, że wyścig jednego nowa zrobić, co? Nie jestem dobry. Bo już tyle razy wjechałem coś, muszę po prostu się skupić bardziej. Teraz zrobi się ciężko. Nie odpuszczać ekipa. I w to mi graj! Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Nie rozpocząłem tego, nie rozwalam tego nitra na początku. Bo lepiej go teraz w terenie wykorzystać właśnie. No dobra, jedziemy. Tym razem przynajmniej nie tepło mnie do tyłu. Panamera bo ma za niskie zawieszenie, no tak sobie nie radzi trochę. Też na mnie mapę teraz nie patrzę, bo nie mam takiego czasu, nie mam tyle nie muszę się tak skupić mocno. Na najniższym poziomie trudności tak jest dla mnie wyzwanie, żeby go dogonić, nie? Bo to nie zawsze dobrze o mnie świadczy. Bo go trochę zepchałem. No to nie było z premedytacją, wiecie, to było tak, że po prostu ja skręcałem, zrodziłem zakręt. Że nie było chamskie, jestem takim chamem, wiecie. W ogóle te achievement tak sam teraz same robię. Po prostu ja akceptuję, może mi się uda, może nie, nie? Na przykład teraz zapomniałem o nim trochę i udało mi się go zdobyć. No, Panamera uwalona, takim autem jeździ, bo takim terenem by się załamał, nie? No, udało się. Nie zatrzymasz mnie, nie dasz rady. 11 sekund powietrzu, to spoko wynik. 10 tysięcy do mnie wpadło. Akurat będzie na waciki. Wymieńmy sobie to za żetony. Bo do ostatniego wyścigu się bank przyda coś. Bo wiecie, ostatni wyścig to jest wyścig banitów i tak dalej. Tam trzeba będzie dobre auto zrobić strasznie. Dobra, gdzie jest kolejna? Tutaj gdzieś. Koleś, to było szaleństwo. No pewnie, że było. Nie wierzę, że pokonałeś moją ekipę. Będziesz dalej z nami jeździł, co? Tak. Jasne. Świetnie, bo przydałby się u nas ktoś taki jak ty. Lepiej się naucz porządnie omijać przeszkody przed kolejnym wyścigiem. Nara! Ile mam skończonej gry? Czekajcie, dzień... Nie. 77%. Dobra, prolog. Wtyczki. No dobra, nie. Też takie statystyki są nieczytelne strasznie. Robić to nie, teraz tego nie robimy, zrobimy to kiedy indziej. To może poza odcinkami na live, a teraz sobie fabułę jechać sobie przodu mocno. Dobra, bierzemy zlecenie. 200? Pewnie na kilku dziś osiągniemy 200. To nie jest duża prędkość dla mojego Panamery.
miasto dla zabawy podrzuciło nam na trasy jakieś śmieci. Spróbuj przetrwać. Patrz, jakaś jeszcze jedna Panamera tu jest. Czy możesz tak po prostu kazać miastu coś zrobić? Dołącz do nas i będziesz mógł kazać komu tylko chcesz robić. A już ukończona. Żyć nie umierać. No nawet jeszcze no. Nie ma X. O Jezu, jakieś śmieci. O, tu ciemno było. Strasznie to auto wchodzi w poślizg, co mi się nie podoba. Nie, teraz się będę skupiał, żeby tu wygrać, bo nie chcę go robić 3 razy, jak ostatniego wyścigu, jak dragu, jak ten, dragsterów. Łatwo się nie podda. Patrzę, ile mam kilometrów tak mniej więcej, żeby wiedzieć, że za chwilę nie przegram tego. Nie jest specjalnie, po prostu się odbiłem od barierki, nie skręciłem z premedytacją, żeby go uderzyć, nie? Tak, żeby było jasne. Że potem nie trzeba dziwny komentarz, że jestem, no nie powiem kim. To było złe, Boże. Pyk zderzaka przed niego by już nie było. Nie, wyprzedzi mnie przed metą, nie. No i znowu do mnie wjechał, jeszcze mi to przeszkodziło, no może. Profesjonalni gracze grają tą grę komputerową. O panie, nie. Zawał. Boże, ale ten... Ile było? 223. Jednak jestem demon prędkości. Jak się mnie nie interesują za bardzo nitro, o, to by było w sumie dobre. Więc wyposażmy sobie to. Bo nitro trzeba mieć jak najlepsze w autach, wiecie. Żeby największe jego kopa miały. To się nazywa tlenek azotu chyba fachowo. O, o, to jest tlen, a ta chata jest azot. No, trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno ledwo potrafili prowadzić. Co to znaczy? Musimy podziękować familii. Dali nam przewagę, jeśli wiesz, o co chodzi. Nie, co masz na myśli? Nie martw się, zobaczysz. Chcesz się dalej ścigać, nie? Proste. Dobra. Daj, stary. Chyba coś jest nie tak z farmerem. Co odkryłeś? Coś jest nie tak z samochodami. Daję z siebie ile mogę, a i tak ledwo nadążę. Dobra, drąż dalej, ale Mac, uważaj. Tak jak zazwyczaj. Nawet nie będę... O, oni będą jakieś części będą mieli. Coś było gadane na tych częściach, nie? W połowie gry. Ta mechanika też jakieś mają inne części dziwne. Jak w wojsku. To będzie ciekawe.
Otrzymałeś się powietrzu przez 15 sekund. No pewnie będzie trudne, skoro daj taki achievement na łatwym poziomie. To wyścig wokół jeziora? A nie nazywacie się kompania ryzykantów? Wybraliśmy ustronne miejsce, żeby przeprowadzić parę testów. Zobaczysz. Dajesz! Okrążenia są. Możemy pokazać mniej więcej z kilometru do mety jeszcze. Dobra, jedź, 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 kościół. Dobra, skręcaj, skręcaj, kościół, skręcaj. Nie no, kasacja. Dobra, moja wina. O, teraz siedzę, teraz auto się w terenie sprawuje. No, dotknąłem tego drzewa, nie? No dobra, mieć. Ma sporą przewagę. No ty mi spamisz. Tyle wiadomości dostałem. O, czekaj, bo coś mi napisali ważnego, muszę zobaczyć. Okej, bo dziś są święta, teoretycznie jak to nagrywam, nie wiem jak to wrzucę. Jest gadka o tym, że do kościoła za chwilę muszę iść. Na święcenie nie potrafię. I no, piszą właśnie mi, bo jadę z kolegą. Mówiła. Czyli to jest 14. Dwukropek 45. Dobra, znów. No, przepraszam was za to, ale musiałem, no. Znaczenie sił wyższych. Dobrze ci idzie, Makatak. No dobrze mi idzie, ta Panamera już szybnie ma z tyłu, już brakuje tylko, żeby się ten... Jak się nazywa fachowo? Ten daszek się rozwalił. Fachowo się nazywa pewnie. Nie ma na co patrzeć. Przypadkiem wjechałem w coś, teraz nie mogę zobaczyć. Już prawie. O, ale coś się cięło? Ci obliczenia robiło.
Okej, 500 metrów pozostało. O Jezu, 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 Jezu. To jest jakiś achievement zdobyłem przed metą zaraz. Po prostu było to wykonalne w każdym razie. Jeżeli ktoś by się pytał. I kto tu jest najlepszy? Ja jestem najlepszy. Dobra, zobaczymy co tu będziemy mieli. Coś, o kurde, nitro, ale to chyba... O, nie miałem tu poważnie? Wyposaż. Nie wiem, stokowe pewnie nie było, bo wiecie. To musi być dostępne w sklepie, żeby to wyposażyć. Taki, moch. Dobra, gdzie są kolejne? Tu, w mieście. Czekaj, jak to wygląda? Mówisz, że familia udoskonala wam auta? No jasne. Myślisz, że osły z południa tak dobrze prowadzą? Serio, to już Serio, to już przesada. Agencie. Musisz robić swoje, żeby spełniać marzenia. Chyba dobrze mówię, co? Co? Tak. Wszystko, by spełnić marzenia. Właśnie. Mam taki pomysł. Następny wyścig odbędzie się na jednym z moich placów budowy. Wchodzisz? Jasne. Z moich placów budowy. Okej. Okay. Dobrze wiem, że się ładuje w sidła. Ale i tak się na to piszesz. Nie można się cofać. Poza tym, to jest ekscytujące. To najgorszy powód... Panie niemieckie rejestracje nawet są. Staram się jak mogę. Do zobaczenia, brachu. No napisane ile tego, ile spada paliwa. O, na pewno 10 litrów, taka BMK 10, A ile co, O2 do tego, do atmosfery robi. Nie wiem, czy to jest mega ważne, i tak na to patrzą. Nie wiem, czy nawet nie możesz mieć ten, mieć auto na swojej postaci, tylko są myjnie automatyczne, tam jeszcze mamy takie specjalne miejsce wytyczone do tego. Dobra, jedźmy. W ciągu 2 lat familia będzie mogła się pochwalić największą wieżą w USA.